dzisiejszy dzień bardzo fajnie, nie ma co narzekać, naprawdę walka jest od samego początku do końca. No, inna sprawa, że staramy się jechać płynnie, ale bez jakichś wielkich fajerwerków, bo najważniejszym i głównym celem jest dzisiaj ukończyć bez żadnego błędu i to nam daje tytuł drugiego wicemistrza Polski. Niestety wczorajszy błąd pozbawił nas szansy walki o drugie miejsce w Mistrzostwach Polski, ale trudno. Sytuacja się tak ułożyła, że Kajtek zrobił błąd i stracił bardzo dużo sekund, więc w tej chwili my jesteśmy na prowadzeniu w dniu, ale jakoś się specjalnie tym nie podniecamy i zobaczymy jak będzie do końca. Nie, no szczerze mówiąc jechaliśmy dzisiaj cały dzień w miarę płynnie, jakoś nie staraliśmy się za wszelką cenę cisnąć. Staraliśmy się oczywiście jechać szybko, bo po to tu przyjechaliśmy, ale wczorajsze wydarzenia jakby tutaj pokrzyżowały nasze plany. No ale cóż, no fajnie, bo dzisiaj chyba wygraliśmy dzień, także miłe zakończenie sezonu i co, no i pewnie żegnam się z tym fajnym samochodzikiem i z tego powodu mnie najbardziej przykro.